Jeżeli ja jestem ministrem, a Bouladon jest tylko zwykłym posłem, to nie dlatego, że ja jestem zdolniejszy od niego, tylko dlatego, że ja lepiej kłamię, stwarzając pozory uczciwości. Sztuka pokazuje, że politycy w każdym zakątku świata są tacy sami. Z łatwością potrafią sobie wmówić, że przekręty, układy i malwersacje dzieją się obok nich, a nawet jeśli zdarzy się, że maczali w tym palce, to zawsze z korzyścią dla państwa. W rzeszowskim spektaklu francuski minister sprawiedliwości, którego gra Robert Hodur, uszczknął z rządowej kasy sporą sumkę. Szantażuje go przyjaciel, a jednocześnie polityk. Ich relacje zmieniają się, kiedy w zamian za zachowanie intratnej posadki minister musi poświęcić żonę. Tak zawiązana intryga jest źródłem wielu perypetii i niespodziewanych zwrotów akcji. Ja uważam, że komedia jest bardzo matematyczna i komedię trzeba grać bardzo poważnie, trzeba... Nie grać komedii, nie można grać komediowo. Spektakl Miłość i Polityka otwiera drugi sezon działalności Teatru Botak. Aktorzy tworzący zespół przekonują, że postawili na ambitną rozrywkę, którą nie pogardzi żaden widz. W swoim teatrze są nie tylko gwiazdami, przygotowują też scenografię i dbają o rekwizyty. Walczymy przede wszystkim o pieniądze, bo nasz teatr bez darczyńców, filantropów, nie ma racji bytu. Jaka jest zatem ich recepta na sukces? Ciężka praca i pasja, której oddają się bez reszty. Miłość i Politykę przygotowali w 3 miesiące. Pracowali ze znanym reżyserem Marcinem Sławińskim, który specjalizuje się w takim właśnie repertuarze. Utopiony od takie głupie wypadki. Ja wszystko przewidziałem, Albercie. Jeśli nie wrócę żywy, teczka automatycznie zostanie przekazana prasie. Tak.